Głównym przedmiotem mojego namysłu są spory o aktualny i przyszły rozwój techniki, a tym, co w tych sporach interesuje mnie w sposób szczególny, jest fakt, że mówią nam one wiele nie tylko o technice, ale również, a może przede wszystkim o nas samych i o kulturze, w której funkcjonujemy. Jednym z takich najgorętszych aktualnie sporów odnośnie rozwoju techniki jest spór o roboty intymne, czyli o roboty, które miałyby zastąpić ludzi w bliskich i zażyłych relacjach. Chodzi tu zatem o pytania takie jak, czy byłoby czymś właściwym, gdybyśmy oddawali robotom pod opiekę osoby starsze albo dzieci, co zresztą w pewnym stopniu ma już miejsce. Idzie tu też o pytania o to, czy czymś właściwym byłoby postulowane i prognozowane przez niektórych małżeństwo pomiędzy człowiekiem a robotem. W tych wszystkich odpowiedziach na te pytania i w tych wszystkich argumentach i stanowiskach, jakie pojawiają się w sporach o roboty intymne, najbardziej ciekawe wydaje mi się to, że prezentują one bardzo rozmaite wizje człowieczeństwa. Innymi słowy, w tych sporach o roboty intymne możemy zaobserwować, co we współczesnej kulturze myśli się na temat tego, kim jest człowiek, jakie ma potrzeby, jaki jest status człowieka i jaki powinien być status człowieka wobec innych bytów. Ktoś mógłby powiedzieć, że ten cały spór o roboty intymne jest jałowy i bezprzedmiotowy, no bo przecież nikt o zdrowych zmysłach nie będzie się zakochiwał w robocie, nikt nie będzie chciał oddać swojego dziecka pod opiekę robotom. Niemniej jednak zaskakująco wiele badań empirycznych pokazuje, że te zdroworozsądkowe przekonanie może nie być do końca słuszne, albowiem badania te wskazują na fakt, że ludzie mają zaskakująco silną tendencję do tego, by roboty obdarzać emocjami i animizować je, czyli traktować je tak, jak gdyby były to żywe istoty. Dotyczy to nie tylko zaawansowanych robotów humanoidalnych, ale również względnie nieskomplikowanych robotów, takie jak na przykład automatyczne odkurzacze. Są badania, które pokazują, iż ludzie odczuwają empatię w stosunku do robotów nie tylko na poziomie świadomych deklaracji, ale również aktywności mózgu. I to zjawisko również wydaje mi się ciekawym asumptem do postawienia interesujących pytań o nas samych, o nasze myślenie, o naszą kulturę. W pewnym uproszczeniu można bowiem zapytać, jak to jest, że w naszej kulturze i w naszym myśleniu są tak duże pokłady racjonalności, że potrafimy tworzyć roboty, a z drugiej strony w tej naszej kulturze i w tym naszym myśleniu jest na tyle dużo irracjonalności, że obcując z tymi robotami zachowujemy się jak małe dzieci w odniesieniu do swoich zabawek. Czyli obdarzamy je emocjami i traktujemy jak żywe istoty.